W młodości przepadał za grami wyścigowymi i rajdowymi, a kierunek studiów wybrał właśnie dlatego, iż interesowały go komputery. Znakomicie szła mu również siatkówka. Damian Boruch, bo o nim mowa, od nowego sezonu będzie środkowym kuprum Lubin. Porozmawialiśmy z rodowitym olsztynianinem o adaptacji z nowym miejscem i co sądzi o miejscowej drużynie. Zapraszamy na program. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym programie Siatkarskie Zagłębie, a dziś z nami wyjątkowy gość, nowy zawodnik Kuprum Lubin, środkowy Damian Boruch. Kłaniam się. Witam. I drodzy Państwo, przechodzimy do bardzo, mam nadzieję, interesującej osoby. Chciałem przede wszystkim przybliżyć sylwetkę, Twoją sylwetkę, aby mieszkańcy naszego miasta, kibice, poznali Cię nieco bardziej. I może zacznijmy od korzeni, tak? A korzenie mam tutaj na myśli Olsztyn, bo jesteś rodowitym olsztynianinem. Jak tam toczyło się Twoje życie, również te siatkarskie? Zacznijmy od podstaw. Od podstaw? Tak naprawdę w Olsztynie grałem w drugiej lidze, w młodej lidze. Tam cały czas przebywałem, w końcu postanowiłem coś zmienić. No, byłem, powiedzmy, na zapleczu plus ligi, tak? Czasami trenowałem z nimi, ale tak naprawdę na meczu nigdy nie wystąpiłem. I no, postanowiłem coś zmienić, żeby nie siedzieć w tej drugiej lidze cały czas. Poszedłem do Ostrołęki, do pierwszej ligi. Tam pograłem dwa sezony i stamtąd trafiłem do Jastrzębia. Czy jeszcze wracając do Olsztyna, dało się czuć tą historię, bo to zespół przecież założony w 1950 roku, podkreślmy bardzo mocno, z korzeniami siatkarskimi, z tradycjami siatkarskimi. Czy dało gdzieś się grając dla Olsztyna odczuć to wszystko? Również czy jako rodowity olsztynianin grając w swoim zespole na pewno gdzieś jest duma taka, tak? I to, że przecież się utożsamiasz tą drużyną. Tak, no wiadomo, że nie aż tak bardzo, bo jednak będąc w drugiej lidze nie utożsamiamy się tak samo z plus ligą, tak? Także to też no, może troszkę mniej przez to było tego zgrania. Ale myślę, że tak, że siatkarski Olsztyn to jest coś fajnego. Cała Polska tytułowała Cię, Twoje przejście do zespołu Kuprum Lubin, inżynier w Kuprum Lubin. Podkreślmy to, jest się przecież w końcu czym chwalić, wykształcenie bardzo istotne, bardzo ważne. Dlaczego wybrałeś ten kierunek? Co spowodowało, że właśnie komputer, inżynieria komputerowa to, co chciałeś w życiu robić tak na początku? Zawsze lubiłem siedzieć przy komputerze i fascynowało mnie to, może bardziej nawet gry niż sama budowa komputera i oprogramowania. Ale no, poszedłem do technikum też informatycznego i postanowiłem potem po prostu pociągnąć ten temat i pójść na studia. Zmienimy trochę tak w zasadzie trochę niekonwencjonalnie. Skoro wspomniałeś o grach komputerowych, to jakie? Strategiczne, RPG, jakie tak najbardziej gdzieś wpływały na ten twój młodociany wtedy, twoje młodociane hobby? Wtedy byłem fanem Colina McRae'a dwójki. Świetnie. No i jakieś tam poboczne MMORPG. I gdzieś tym kierunkiem związany również obserwowałeś, powiedzmy, nie wiem, wyścigi rajdowe, czy po prostu generalnie tylko gra komputerowa? Nie, bardziej gra. Wiedziałem też, że Need for Speed istnieje, ale jakoś nigdy mnie to nie przekonywało, gdzie tak naprawdę nie można było z tym autem nic zrobić, tak? W Kolinie była ta możliwość naprawy auta, zniszczenia go i zabawy więcej tam było. Czyli lubiłeś tak bardziej pokombinować tak naprawdę, żeby się więcej działo nieco w tej grze komputerowej. Jak tak, chciałbym się zapytać, bo teraz przeprowadziłeś się do Lubina, tak w kontekście Olsztyna, no jest dużo na pewno różnicy, jak się czujesz w naszym mieście? Teraz bardziej porównuję Lubin do Jastrzębia, gdzie byłem, bo no jednak ostatnie 3 lata byłem w Jastrzębiu, ale porównując do Olsztyna jest ciężko, bo musiałbym tak przyjechać i tu, i tu. W Olsztynie było fajne to i naprawdę tęsknię za tym, że wszędzie były jeziora. Tak, no, Kraina Tysiąca Jezior, tak naprawdę Warmia i Mazury. To było fajne, ja bardzo lubię siedzieć nad wodą, także no, tego mi brakuje. Tutaj po prostu będziemy szukać jakichś jezior, basenów, żeby posiedzieć.
Jest tutaj wokół również dużo takich miejsc, także na pewno się dziś odnajdziesz, mam nadzieję, na tak głęboko liczyć i bardzo mocno kibicuję. A tak, a propos, bo wspomniałeś właśnie Jastrzębski Węgiel, często wspomina się ten twój punkt zdobyty nogą. W meczu Ligi Mistrzów zespół z Berlina był totalnie zaskoczony, ale wy nie, bo przecież takie punkty na parkietach światowych przecież się zdobywa. Tak, no oczywiście, no, potrzeba trochę szczęścia. Co prawda w tym meczu nie szło mi zbyt dobrze, także postanowiłem coś innego zrobić. No jak widać, nie, to nie było planowane oczywiście, typowy odruch, kopnięcie piłki idealnie przeszła. Można było brać challenge, ale no, wszystko było legalnie zrobione. Ale no właśnie, tym wynikiem 20-20 to Berlińczycy wpadli w furię, bo nagle 21-20 dla was, więc zmieniłeś zupełnie im bieg. I oni w ogóle byli zaskoczeni, bo to była cała sytuacja, tak? Ta piłka po prostu swobodnie spadła na ich stronę parkietu, no i jest punkt. Generalnie nie ma do czego się przyczepić właśnie, ale siatkówka to jest taka gra błędów przede wszystkim, tak? I wiele, wiele tutaj rzeczy tak naprawdę jest często niewyjaśnionych. Te punkty zdobywa się w różnych sytuacjach. A propos tego, całej otoczki, znasz zespół Cuprum Lubin z gry na parkiecie plusligowym. I jak byś pod tym względem ocenił, powiedzmy, zeszły sezon? Sezon dla Cuprum Lubin ciężki, nie ukrywajmy, bo przecież wiele kontuzji, różne koleje losu. Niemniej jednak siódme miejsce i to w konfrontacji z Oniko Warszawą, która według wielu mediów była pretendentem do wyższych celów, tak, w plusie w zeszłym sezonie. Tak, no Oniko była rewelacją sezonu. No, w pewnym momencie byli na drugim miejscu, tam się utrzymywali i no, myślę, że nikt się nie spodziewał, że spadną z pierwszej szóstki na naszą rzecz. No właśnie, dokładnie. Jastrzębski Węgiel, tutaj się jeszcze chciałbym zatrzymać na chwilkę. Dlaczego zdecydowałeś się, co spowodowało w twojej karierze, że zdecydowałeś się faktycznie zacumować w porcie nazwie Lubin? Przede wszystkim chęć gry, tak? Wiem, że w Jastrzębie chciało się wzmocnić w tym roku. Nie było zbytnio rozmów z prezesem, więc no też wiedziałem, że muszę coś poszukać. Chciałem przejść gdzieś, gdzie będę grać. Tak, ponieważ no, sezon przesiedziałem na ławce w sumie w Jastrzębiu i nie podobało mi się to zbytnio. Mimo tego, no okej, miałem jakieś tam drobne kontuzje, ale myślę, że mogłem mieć więcej tych szans. Więc no, zmiana uzasadniona, tak? No, mówię, chęć gry to jest najważniejsze, bo każdy zawodnik chce grać, chce się pokazać. Jeszcze tam kilka lat mam tej gry, więc trzeba się jakoś zaprezentować. Miejmy nadzieję, że jak najmniej zawodnicy w ogóle będą siedzieli w kwadracie tak naprawdę w przyszłym sezonie, ponieważ mamy zupełnie nowy zespół w Cuprum Lubin. 5 zawodników tak naprawdę ostało się po poprzednim sezonie. Budujecie tak naprawdę od podstaw zespół. To również jest dla rywali wielka niewiadoma i nie będą mogli powiedzieć, że tak naprawdę znają przeciwnika, bo możecie ich wszystkim zaskoczyć. A najważniejsza w tym wszystkim będzie adaptacja, na którą będziecie mieli jednak sporo czasu. Tak, no oczywiście, no zgranie jest tutaj teraz opcją numer jeden i myślę, że no, najważniejsze jest z rozgrywającym się zgrać, tak? Ponieważ no, to jest mózg zespołu i z nim trzeba się dogadać jak najszybciej, ustalić wszystkie szczegóły do ataku, do bloku czy do obrony. No, najważniejszy jest atak, tak? No, teraz z rozgrywającym. Więc no, myślę, że będziemy mieć na to czas, żeby się zgrać i pokazać, co potrafimy w tym sezonie. Szkoleniowcem, pierwszym trenerem Cuprum Lubin jest Daniele Capriotti, który już miał epizody w Cuprum Lubin. Znany głównie w Europie jest z żeńskiej siatkówki, z sukcesów w żeńskiej siatkówce. Jak myślisz, jaka będzie kooperacja wasza z tym szkoleniowcem? Bo gdzieś oczywiście tak w kwestii plus ligi widziałeś tego trenera, ale czy znasz jego dokonania? Jak myślisz, jakim jest człowiekiem? Jak to będzie wyglądało w nadchodzącym sezonie? Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo no wiem, że w plus był tutaj pomocnikiem, tak, w Lubinie. Żeńska siatkówka jest, no, myślę, że całkowicie inna, chociaż teraz to trochę się wyrównuje. Także ciężko mi określić, jak to będzie, tak? No, musimy spotkać się, porozmawiać i zobaczyć, jakie będą treningi. Wolny czas, a tego jednak troszeczkę będziecie mieli teraz, zanim wrócicie do treningów. Jak spędza Damian Boruch? To czytanie książek, to jest oglądanie ciekawych filmów, to są wyjazdy rodzinne, jak to wygląda teraz ten okres wakacyjny akurat? No, trafiacie w ten najlepszy, chyba najbardziej upalny.
Tak, no na chwilę obecną no, jesteśmy tydzień w Lublinie, także jeszcze to jest taka adaptacja trochę. Z wyjazdów na razie zrobiliśmy wyjazd do Ikei. Tak, to jest nasz najdalszy chwilowo, ale no musimy po prostu ogarnąć mieszkanko i potem będziemy myśleć co dalej, tak? No wiadomo, że codziennie jakieś tutaj spacerki, zjedzenie Lublina, bo jest fajnym miastem, jest gdzie wyjść, połazić, a potem zobaczymy co będzie. Mówi się, że specyficzną halą jest hala w Radomiu, a co do hali lubińskiej, hala Regionalnego Centrum Sportowego tutaj, gdzie przecież również byłeś, bywałeś, tak? Jak ocenisz ją z perspektywy gracza, z perspektywy zawodnika, gracza tak zabrzmiało bardziej komputerowo, z perspektywy zawodnika, czy ten obiekt faktycznie, jeżeli chodzi o siatkarską, jeżeli chodzi o Plus Ligę na najwyższym poziomie, jak to wygląda? No myślę, że tutaj w Lola też by pograli ci zawodowcy. Tak, bym miał gdzie przyjść pooglądać. Może zagrać? Nie, nie ten poziom. Myślę, że fajna hala ogólnie to jest. No wiadomo, że Złoty Sufit w Radomiu to jest coś innego, tak? No ja tam już kilka razy grałem, także też to nie było dla mnie problemem. Hala nie jest jakaś tam taka wielka, powiedzmy jak w Jastrzębiu byłem teraz, gdzie przeskok miałem olbrzymi. Fajnie mi się tutaj gra, więc myślę, że będzie tutaj dobrze. Mam też taką nadzieję, bardzo mocno ci tego życzę. Witamy w Lublinie przede wszystkim, teraz jeszcze bardzo mocno wykrzyczę. Dziękuję za rozmowę. Myślę, że przybliżyliśmy choć na trochę, kim jest Damian Boruch, jakie ma zainteresowanie, jak trafił do Lublina. No i cóż, będziemy się tak naprawdę poznawać jeszcze przed nami cały sezon, okres przygotowawczy. Witamy raz jeszcze w Lublinie. Bardzo ci dziękuję. I do zobaczenia, myślę, już w sierpniu, kiedy to wznowicie treningi. Tak, dziękuję bardzo za wywiad. Do zobaczenia. Powoli skład lubińskiej drużyny krystalizuje się. Życzymy Damianowi szybkiej adaptacji z nowym miejscem, a także z miedziową drużyną.